Huawei, organizując taki program, przede wszystkim wybija się spośród wszystkich, a właściwie większości dużych firm międzynarodowych w Polsce, ponieważ być może nie znam wszystkich, jednakże ten program edukacyjny naprawdę wniósł dużo. To było 8 dni faktycznego treningu, poznawania nowych technologii, poznawania nowych zagadnień, kooperacji z ludźmi. Ja w takich programach biorę udział zwłaszcza ze względu na ludzi, których mogę spotkać, na networking, na zapoznanie się, co taka branża, która organizuje takie programy, może zaoferować. Program Seeds for the Future, organizowany przez Huawei, dał mi przede wszystkim inne spojrzenie na zastosowanie technologii chociażby sztucznej inteligencji. Wcześniej nie pomyślałabym o tym, że można użyć takiej technologii chociażby właśnie w lasach deszczowych.